raz 20. Zorganizowana jest choinka przez Caritas i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sierpcu. Dla dzieci z miasta Sierpca i gminy Sierpc. Po raz kolejny korzystamy z gościnnych progów Szkoły Podstawowej nr 3. W tym miejscu dziękujemy bardzo pani dyrektor i pracownikom szkoły. Dziękujemy pracownikom Domu Kultury, którzy już po raz któryś z kolei pomagają nam w organizacji tej choinki. Jak ksiądz ocenia tego typu inicjatywy? Jest to bardzo ważna inicjatywa, ponieważ bardzo dużo dzieci potrzebuje pomocy, wsparcia i jedną z działalności, z form działalności Kościoła jest właśnie działalność charytatywna, prawda? Czyli ta miłość, która musi przejawiać się w konkrecie, a więc w takich działaniach, które bezpośrednio docierają do człowieka potrzebującego i bardzo się cieszymy, że takie inicjatywy są w naszym mieście, ponieważ tych ludzi jest coraz więcej, którzy potrzebują pomocy. Za oknem huka deszcz, deszcz jest płakana do domu droga, ja kolej składam wers, próbuję myśli słowa, moje słowa niesie wiatr, co się wyszumieć mogą jak młode drzewa. Moknie ziemia cały czas i wyknie deszczu sobie śpiewa, śpiewa. Cicho gra, miękka i senna jak bolu.
Let's go.